za to sędziowie i bardzo serdecznie witam pana Wiktora Jędrusika oraz pana Wojciecha Ostrowskiego. A drużyny, które mam zaszczyt przywitać, tworzą następujące wspaniałe siatkarki. Po jednej stronie siatki, po mojej lewej, z jedynką Agnieszka Krawczyk. Numer 2 Klaudia Świstek. Po drugiej stronie z jedynką Joanna Kujawska. Numer 2 Barbara Zakościelna. Powodzenia. Na razie jak w Chicago, ale lądujemy w Myślenicach i gramy po polsku. Pierwsza akcja. Dwanaście drużyn w turnieju głównym pani, cztery grupy po trzy zespoły, jeden nie dojechał, a więc w tej grupie, w grupie A, tylko dwie ekipy i tylko jeden mecz, mecz, który właśnie teraz się zaczął. Zwycięzca tego spotkania już pewny awansu do czołowej ósemki. Piękna walka, wielkie emocje i punkt numer 2, 2-2. Na zagrywce Agnieszka Krawczyk. Zespół związany z Mazowszem, teraz przy piłce Asia Kujawska, na co dzień Nowy Dwór Mazowiecki. Brawo! A zaczęło się od świetnej zagrywki. Przyzwyczailiśmy się do meczów międzynarodowych dzisiaj, prawie jak na World Tourze, ale to nie Puchar Świata, to Grand Prix Małopolski i dwie polskie ekipy na posterunku. Pięć do czterech, Agnieszka i Klaudia prowadzą, Klaudia Świstek. I remisowo. Ciekawe, czy tak będzie do końca, czy tutaj tych zaciętych akcji, długich wymian będzie do ostatniej piłki bez liku. Agnieszka na zagrywce.
Agnieszka Krawczyk i Klaudia Świstek wczoraj w kwalifikacjach spisały się bardzo dobrze, dzięki czemu awansowały do turnieju głównego. Basia Zakościelna, świetnie! Porówno na remis, 7-7. Nikt z tego grona nie odpada, to najważniejsza informacja. Drużyna, która wygra, będzie już w ósemce. Drużyna przegrywająca powalczy w barażach. Zatrzymała się piłka na taśmie, jakby chciała tam zostać na dobre. Asia Kujawska, wspierana przez swoich najbliższych, teraz na zagrywce. Zresztą Asia, wielka przyjaciółka plaży Open od paru ładnych lat. Ach, jeszcze walczyły o tę piłkę do końca zawodniczki w niebieskich topach. 9-9. To jest punkt dla pary Zakościelna-Kujawska. Dobrze oceniła sytuację Agnieszka Krawczyk, krzycząc out. 10-10. I 11. Punkt z przodu, para Kujawska, Zakościelna. Drodzy Państwo, szybki spacer w przyszłość. 12.40, następny mecz kobiet, tym razem polsko-czeski, a potem o 13.30 i 14.20 dwa kolejne mecze w kolejności mężczyźni, kobiety. To jeszcze nie koniec, ale o dalszej części zmagań nieco później. Słuchajcie, cała czwórka wraca na piasek. Proszę o brawa dla par. Witamy ponownie. Teraz już chyba nikomu sił nie brakuje, tym bardziej, że 12 na zegarze i gwizdek. Wznawiamy mecz. Po jednej stronie Asia i Basia, po drugiej Agnieszka i Klaudia. Teraz właśnie para Świstek-Krawczyk zdobywa punkt.
Świetne granie! Dobra zagrywka Basi Zakościelnej, 13 do 11. Może będzie remis, może teraz uda się jeszcze dołożyć do pieca, do dorobku punktowego kolejne oczko. 12-13. Agnieszka, Klaudia, 13-13. I taka walka, punkt za punkt, od samego początku tego widowiska. A skoro mowa o remisach, to następny już teraz, po 14. Do 15. Skąd my to znamy? Coraz większa grupa kibiców. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś warto być z nami do końca, bo rzeczywiście dziać się będzie dużo do późnego wieczora. A teraz drugi punkt z rzędu zdobyty przez Klaudię i Agnieszkę, które prowadzą. To jest 16 punkt dla Basi i Asi. Joanna Kujawska. Wokół boiska reflektory, które uruchomimy pewnie przed godziną 20, wtedy znów zrobi się jasno jak w dzień. A wczoraj przed zmierzchem zrobiło się tutaj bardzo ciemno ze względu na chmury deszczowe, które krążyły nad boiskami, ale nawet kiedy lało, graliśmy dalej. Teraz deszczu się nie obawiamy, za to liczymy na emocje. Zobaczcie, 18-17, Klaudia Świstek, Agnieszka Krawczyk, one na prowadzeniu. Pierwszy set. Jest boisko, widzieli Państwo, piłka dotknęła taśmy, po 18.
I ten niezwykły okrzyk radości albo ulgi. 19-18. Kto wygra pierwszego seta? Ach, jak niewiele zabrakło. 20-18. I 21! Jeden do 18 dla Agnieszki Krawczyk i Klaudii Świstek. 1-0 dla tej pary i brawa! Drodzy Państwo, brawa dla obu drużyn. Bardzo proszę. Po góralsku trochę. Panie sędzio? Kochamy siatkówkę plażową i cieszymy się, że Państwo dotarli do nas, a ponieważ ten potencjał na trybunach coraz większy, dobrze byłoby brawami powitać siatkarki. Pozdrawiamy. Klaudia na zagrywce, obok niej Agnieszka. To jest jedna strona, po drugiej Asia i Basia. Przyjmujemy i ruszamy. Klaudia Świstek. Świetnie gra na plaży, doskonale radzi sobie także w siatkówce halowej. Basia Zakościelna doskonale wykorzystała okazję. 1-1. A Asia Kujawska to także trenerka siatkówki i właśnie ona zaczyna akcję. Pani Asia się ze mną nie zgodziła, ale ja myślę, że proszę przypomnieć sobie te słowa za 2 lata. Gramy dalej, 2-1. I świetnie, świetnie, 2-2.
Widzieliśmy w poprzedniej akcji taką grę na jedno odbicie, a czasami zdarza się, że przy silnym wietrze, zwłaszcza nad morzem, nie ma innego wyjścia. Trudno rozgrywasz, kiedy wicher towarzyszy grze. Tu na szczęście takich porywów nie ma. Choć też były momenty, zwłaszcza wczoraj, kiedy wiatr przeszkadzał mocno. 3-3 i ruszamy dalej. Joanna Kujawska. I tak, świetnie, brawo. Aj, szkoda, ale to było piękne granie, brawa dla drużyn, naprawdę wspaniała rywalizacja. Agnieszka, Klaudia tutaj cudów dokonywały i rzeczywiście brakowało niewiele do szczęśliwego końca. Jak mówią, siatka parzy, niestety znowu oparzyła, oby już po raz ostatni, a na tablicy 6-3. Powtórka zagrywki, przy okazji prezentuję Państwu pana Józefa, wspaniałego wolontariusza, z Sosnowca zresztą. Ale lądujemy na powrót w Małopolsce, w Myślenicach i patrzymy na wynik. 7-3. No dobrze, ja mówiłem o panu Józefie. Panie Józefie, dzień dobry, dzień dobry. I witam przy okazji pozostałych wolontariuszy, których nie znam z imienia, ale oni są tutaj też na posterunku od samego rana. Brawa dla wolontariuszy, bardzo proszę. Też się dołączam. Jakąś piosenkę dla was Łukasz ma. To chyba właśnie ta. Żeby sobie potańczyli. Dziś jeszcze zwróćcie uwagę na to, że warunki pogodowe są niezłe, mimo wszystko niezłe, choć momentami zimno i troszeczkę wieje, ale wczoraj, kiedy lało, wolontariusze też pracowali, może nie w pocie czoła, ale lekko nie było. Nawet w tych największych pogodowych opałach byli na swoich miejscach. Brawo, wreszcie się udało przełamać, jest czwarty punkt, teraz Agnieszka Krawczyk na zagrywce. Za plecy. Trudno wybronić taką piłkę. I a no właśnie. Bliziuteńko, ale niestety poza polem. Świetna teraz akcja za siatkę na 5-9. Polska żyje siatkówką plażową, zwłaszcza w miesiącach letnich.
Wielka impreza odbywa się m.in. w Kołobrzegu. Tam młodzież miała wielką przygodę związaną z Pucharem Bałtyku. A mówię o tym pucharze, bo wiele siatkarek, wielu siatkarzy z Polski, którzy występują także w Myślenicach, na Pucharze Bałtyku nieraz grała. O Puchar Bałtyku grało się w Darłowie, w Pobienowie, w Kołobrzegu. Ale wracamy do Myślenic. 10-6 po udanej akcji pary Kujawska-Zakościelna. Jedenaście. Takie zagrywki się ceni. Osiem, jedenaście. Ach, tutaj do końca były próby, ale piłka już blisko siatki się znajdowała i trudno było ją wybronić. 12-8. Jeden punkt do przerwy technicznej. Kto go zdobędzie? To jest 13 punkt dla pary Kujawska-Zakościelna. 13-8 w secie numer 2. A co na pozostałych boiskach? Widzimy na tablicy, że 5-4 to jest wynik z boiska numer 2. Tam w tej chwili Nowozelandki grają z polską parą Salawa-Lewińska i wszystko dopiero się rozkręca. Klaudia Świstek. Gdyby ktoś szukał tych boisk numer 2 i 3, one znajdują się po drugiej stronie rzeki, mniej więcej pół kilometra stąd. Trzeba tylko przejść przez most i tam już jest bliziutko. Troszkę inny układ boisk niż rok temu. Bo w poprzednim sezonie, kiedy w sierpniu spotkaliśmy się tutaj, trzy boiska były tu, a właściwie nawet cztery, jeszcze jedno rozgrzewkowe. I szybciej skończyliśmy granie po drugiej stronie Raby. Dziesięć do 14. Co jeszcze uda się dołożyć do tego dorobku Agnieszce i Klaudii? Przekonajmy się.
3 punkty różnicy. To nie jest dużo. 12 do 15. Teraz zmiana stron 16-12. Znalazły swoje miejsce, szczęśliwe miejsce na boisku przeciwniczek Klaudia i Agnieszka. 13-16. Wygrały pierwszego seta, w drugim tracą 3 punkty. Cztery punkty, 17-13. Do 14. Joanna Kujawska, jeszcze raz. Jeszcze raz w tym meczu. I 19 punkcik, więc 5 punktów więcej mają teraz zawodniczki, które walczą o tiebreaka. Dwudziesty punkt zdobyty. Barbara Zakościelna. Ale to dopiero po turnieju. Zmiana stron 15-20. Brawa dla drużyn, drodzy Państwo. Za chwilę kolejna piłka setowa. Jest 21 i będzie tiebreak. Jeden do jednego tiebreak zdecyduje o losach spotkania, ale ja już szybko liczę. Piąty mecz, drugi tiebreak. No w Kozienicach na przykład, to jest Mazowsze, południe województwa mazowieckiego. Odbywał się turniej kobiet w siatkówce plażowej w ostatni weekend, 2-3 lipca. I tam słuchajcie, na 30 spotkań w turnieju głównym było 15 tiebreaków. Ciekawe jak będzie w Myślenicach. Na razie spokojnie, troszkę się wyciszamy i za moment ruszymy na ostro.
ależ pięknie się zrobiło. Dziękujemy, Łukasz, i wracamy do rywalizacji. Klaudia Świstek, Agnieszka Krawczyk, Joanna Kujawska, Barbara Zakościelna i kibice. Kibice, którzy pewnie będą klaskać, prawda? No właśnie, brawa za akcję. Pięknie się to rozpoczyna. Na raty, radość na raty, bo jeszcze do końca walczyła Basia o to, żeby piłkę uratować. Mecz w grupie A, grupie, która tym spotkaniem kończy rywalizację. Zespoły wrócą do nas w fazie pucharowej. Zwycięzca spotkania będzie pewne udziału w ćwierćfinale, a zespół, który przegra, zagra w barażach. Świetna zagrywka po raz kolejny. 4-1. To jest ciąg dalszy i nie ma znaczenia, czy bliżej biura zawodów, czy bliżej bramy Orlenu. Cały czas te zagrywki na medal. Basia Zakościelna po raz kolejny 6-1. Klaudia, Agnieszka, trzymajcie się, gramy. Bo przecież wiemy, że też stać was na wiele. Jest drugi punkt. Bez wątpienia emocje jeszcze się nie skończyły. 7-3. Pierwszych 5 akcji para Zakościelna Kujawska wygrała 4-1. 5 kolejnych 3-2. Jak będzie w tej trzeciej piątce? Kto ją zwycięży? Czy straty będą odrobione choć w części? Gramy! Dobrze, bardzo dobrze radzą sobie Basia i Asia. 9-3. Wiatr zawiał i rozstrzygnął sprawę. 4-9. Gramy! A to akcja na 10-4. Wszystko da się uratować, ale jedno
jest pewne. W tej chwili wynik 10-5, a więc utrzymuje się wyraźna przewaga pary Zakościelna-Kujawska. O 12.40 miał się rozpocząć następny mecz. Będzie mały poślizg. Tam jednak Czeszki i Polki, więc znowu międzynarodowo. Zanim zaczniemy kolejny mecz, popatrzmy, co wydarzy się jeszcze tutaj. Do 10. Jeszcze raz Klaudia Świstek. Robi się coraz ciekawiej. Siódmy punkt, a przypomnę Państwu, że w tiebreaku gramy do 15. Świetne wyczucie, doskonała akcja i zmienia się ten wynik w tempie błyskawicznym na korzyść Klaudii i Agnieszki. One wciąż przegrywają, ale już tylko dwoma punktami. 8-10, przerwa. Pierwszy mecz dziś o 8.30. Teraz, drodzy Państwo, jest chwilę po południu, a po tym spotkaniu jeszcze raz, dwa, trzy, sześć kolejnych meczów na boisku centralnym. Sporo grania przed nami. O godzinie 19 gala Plaże Open, czyli podsumowanie sezonu 2022, wręczenie nagród dla osób szczególnie zasłużonych i wreszcie 20.30, godzina zero dla tych, którzy biorą udział w King of the Court. PKN Orlen, sponsor strategiczny, partner strategiczny wydarzenia, wspieranego także przez innych sponsorów, m.in. LACMA, Blachy Pruszyński, oczywiście Małopolska. A teraz już gramy. Jedenaście-8. Jak widać po tej przerwie uskrzydlone, Asia i Basia punktują dwa razy z rzędu. 12-8. Co się jeszcze wydarzy w tym trzecim, decydującym secie? Pierwszy, przypomnę, 21-18 wygrały Agnieszka i Klaudia. W drugim do 15 dla Basi i Asi. A, dowód na to, że w siatkówce nigdy za często, za szybko cieszyć się nie można. Przewrotny bywa sport. Brawo! Jedenaście do 10. Przerwy wykorzystane, ale emocje rosną. I Państwa proszę o brawa dla drużyn. Bardzo proszę. Pomóżmy oklaskami. Agnieszka Krawczyk na zagrywce. No to jest też...
Akcja bardzo istotna. 13-11. Odzyskują piłkę, powiększają przewagę. Dwanaście do 13 będzie zmiana stron. Szał radości, to jeszcze nie zwycięstwo, ale jakże ważna akcja. Remis, chyba po raz pierwszy w tiebreaku. 13-13. Klaudia Świstek. Idą za ciosem i obejmują prowadzenie. 14-13. Gramy Asia, Basia, jeszcze nie kończymy. Ale tu jeszcze nie koniec. Dotknięcie siatki chyba jeszcze jakieś wyjaśnienia. Drodzy Państwo, 14-14. Gramy na przewagi. Zespół, który obejmie dwupunktowe prowadzenie, zwycięża, bo takie są zasady w siatkówce. Teraz Asia Kujawska. No więc co tu się jeszcze wydarzy? Na razie przerwa, więc chwilka na to, żeby się zmobilizować i za kilkanaście sekund wrócić. 14-14, ależ nam się dramatycznie zrobiło w tym trzecim secie. W takich sytuacjach najlepszym lekiem na nerwy, na emocje są brawa. Proszę o oklaski dla zawodniczek, które wracają do gry. Joanna Kujawska zagrywa. Piętnaście, 14. Za szybko, żeby kończyć, za wcześnie, żeby kłaść się spać. 15-15. Zmieniamy stronę, gramy dalej. W pierwszym tiebreaku, który oglądaliśmy tutaj dzisiaj, było 15-9. Ten jest znacznie dłuższy. Tam doszło do kolizji na boisku, trudno było ruszyć się już do piłki. 16-15, Barbara Zakościelna, teraz piłka meczowa po drugiej stronie siatki. Brawo! 17-15, brawo! Gratulujemy całej czwórce, dziękujemy za to spotkanie. Na program zaprosił jego sponsor, PKN Orlen, sponsor strategiczny cyklu Plaża Open.